Witam serdecznie z tej strony Markiz. Zapraszam Was do dalszej części gry God of War Ragnarok. No i kontynuujemy naszą przygodę. Idziemy na górę sobie. O, jaka ładna skrzynia. Dobra, nie zabiła mnie, ale nie dostałem odpowiedzi. Czyli to wszystko była jedna wielka strata czasu. Ale Sindri nigdy się o tym nie dowie. O, było spotkanie z Freją. Dobrze, że lubię się wspinać. No, mi też się to podoba. O, chwała Emilowi. Jesteś cały. Jak poszło? Zacząłem już podejrzewać. Sindri, mówiłem, że dam sobie radę. Ale ona nam nie pomoże. Gdzie twój naszyjnik? Ha? O, po dłuższym namyśle pozbyłem się go. Zabrała ci go, prawda? Wygląda na to, że miałeś dobry dzień. I jak? Przekonałeś się, że chaos ci służy? Właśnie to naprawiłem! I Alfa! Nadal mam swoją torbę! Jeśli potrzebujesz pomocy, to stoję tutaj! Myślisz, że to rośnie na drzewa? I dopadniemy go. Chory! O, niedobrze mi! Rwa usta! Zjadła! Później go naprawię. Chodźmy stąd, zanim coś innego spróbuje nas załatwić. No, dobra myśl. Nie chcę ci psuć humoru, ale czy powiemy o tym twojemu ojcu? W końcu wyjawiłeś prawdę, nie? Nie ma mowy. Zabiję cię. No tak. Wiesz, skoro już mowa o wyjawianiu prawdy, chciałbym się ciebie poradzić. Jest jedna sprawa, którą od dawna ukrywam przed bratem. Opowiem ci w drodze powrotnej. Chodźmy. Okej. Czy one kiedyś odpuszczą? Gielfa! Wracamy do wieży Alfheimu. Co mówiłeś? Na długo przed twoimi narodzinami w naszej kuźni zdarzył się wypadek. Brok. Zginął. Nic nie ma? Nie mogłem się z tym pogodzić.
Odwiedziłem jezioro Dusz w Alfheimie, żeby go odzyskać. Atakowały mnie tam całe chmary dusz. Wciąż pamiętam ich okropny dotyk. I ostatecznie odzyskałem tylko 3 z 4 części jego duszy. Sindri... Brock myślał, że stracił przytomność. Do dziś nie powiedziałem mu prawdy. Ostatnio nie daje mi to spokoju. Koniecznie mu powiedz. Ma prawo wiedzieć. Kiedyś to zrobię. Ty też musisz powiedzieć ojcu prawdę. To inna sytuacja. Dobra, tutaj nic nie ma. O, tu tego nie podniesiemy. Alfa! Tam nic nie ma też. Serio? Teraz? Alfa! Jak się mamy! Gdzie ty? W każdym razie dobrze postąpiłeś. Uratowałeś Brocka, a ja sprawiam problemy. Nie. Dokonałem wyboru. Chociaż nie miałem do tego prawa. Jak to dokonałeś wyboru? Nie chciałem... Nie chciałem być sam. Kiedy inne krasnoludy go zobaczyły, zaczęły nas unikać. Więc odeszliśmy. Zamieszkaliśmy gdzie indziej. No wiesz, przeszłości nie zmienisz, ale masz wpływ na to, co będzie dalej. Wracajmy, zanim ojciec się obudzi. To najlepszy pomysł, na jaki dziś wpadłeś. Tre. Tre? To... A zamknij się. O, jaki patent. Dobra. Dobra. Czyli nie mogę nadać ci ksywki? To była ksywka? Oh, nieważne, Lok. Nie, jeszcze gorzej. Oh, właśnie do mnie dotarło. W porządku. Ruszamy? Nie znoszę wracać z pustymi rękami. Tyr okazał się porażką, więc chciałem przynajmniej... Nie zapędzaj się, mały Jotunie. Tyr nie spełnił twoich oczekiwań, ale nazywać go porażką? Ocaliliście go przed straszliwym losem, to wielki wyczyn. Jest szansa, że jeszcze nam pomoże. Może, ale ojcu wkrótce skończy się cierpliwość. Pewnie już wybrał dla nas następną kryjówkę. W takim razie nie pogarszajmy sprawy i nie dajmy się złapać. Jak będziemy na miejscu, zatrę ślady użycia bramy i wrócę tylnym wejściem. A ty zachowuj się naturalnie. Tylko bądź szybki. Leć, leć, leć! To ryzyko w ogóle mnie nie martwi. Ale skąd wiesz, że to właściwa ścieżka? Wierzę w ich mądrość. A to prawie tak, jakby nam to powiedzieli. Masz pewność, że giganci nie chcieliby wojny? Wiem, że byli mądrzy. A to idzie w parze z pokojowym nastawieniem. Braciszek! Mówiłem, że przyjdzie. Atreusie, gdzie byłeś? Siku. Wszyscy głodni? Ja tak. Wy też się tak wyspaliście? Zaraz zejdę. O, dobry czarodziej.
Kurwasa? Tak, chyba. Lepiej wspominam jedzenie. Może sam chciałbyś spróbować coś przyrządzić? Zgadzam się. Co? No. Atreusie, układamy plan. O, to co dalej? Alfheim. Dom elfów. Alfheim? Nie znosisz go. Chcesz tam mieszkać? Mieszkać? Chcę tam zdobyć odpowiedzi. Ołtarz Groły, chłopcze. Podobno go znaleźliście. Groły? Strażniczki? O, może odkryję tam jakiś sekret. Ano, kto zna więcej sekretów niż wieszczka? Myślałem, że... Nieważne. Fajnie, Alfheim. Ej, nie zapomnij tego, co cię tam zabierze. Wiecie co? Zbuduję większy stół. Więcej dla mnie. Tyże, naprawdę chcesz z nami iść? Chcę. Czekam na wasz znak. Czy raczej na znak twojego ojca. Jeśli moja wiedza może ułatwić wam zdobycie odpowiedzi, to przynajmniej tak się wam odwdzięczę. Poza tym, myślę, że widok światła Alfheimu dobrze mi zrobi. To elfie światło to zajebisty towar. A kto wpadł na ten plan? A, Mimir, oczywiście. Pytałem, jak mnie odnaleźliście, a on opowiedział mi o przepowiedniach wewnątrz ołtarzy i jotunów. Fascynujące. Potem zaczęliśmy wyliczać pozostałe ołtarze. I twój ojciec przypomniał sobie o ołtarzu Groje przy Świątyni Światła. A kiedy okazało się, że możemy się tam udać, plan jakby sam nam się objawił. Trudno dotrzymać kroku najmądrzejszemu z ludzi, nawet kiedy nie ma nóg. Wybacz grubiański żart. Zawsze lubiłem nasze rozmowy. Ano, dobrze cię widzieć wolnego, przyjacielu. Brok, tobie też jestem wdzięczny. Nie zasłużyłem na taki strój. Pewnie, że nie. Nie wspominając o tym, co stary Brok musiał oddać gospodarzowi, żeby zdobyć nasiono Yggdrasilu. Gospodarzowi? Żaden z niego gospodarz. Okej. Jestem do usług. Co mogę dla ciebie zrobić? A sobie. Tutaj możemy coś sprzedać. No, że nic nie będziemy sprzedawać. Mów, czego chcesz. No, będziemy musieli to sprzedać. Zdezynfekuję narzędzia. Możemy ruszać, ojcze. Nic nie ma. No tamto musimy chyba zrobić. Na początek. Naprawdę to zrobił. Tyr naprawdę spał w schowku namiotły.
To normalne wśród takich wielkoludów jak wy? Czy tylko wśród tych, którzy spędzili lata w zamknięciu? Kupuję. No dobra. Nic na razie nie ma. Wychodzimy stąd. Za tobą. Za chwilę dołączę do was przy bramie. Przepraszam bardzo. Czy mógłbym się panu przyjrzeć? To zajmie tylko minutkę. Wielkie nieba, cóż za umięśnione ciało. Zdolne do całego wachlarza odrażających aktów przemocy, jak mniemam. Co to ma znaczyć? To zapewne wiewiórka z drzewa świata. Ten apetyczny aromat. Czyżby... Przepraszam najmocniej. A tak, pyszna żywica. Smak orzechów z nutką kałamarnicy. Nie. Nie każdy może być kulinarnym odkrywcą. Czekaj, skoro jesteś ratatoskiem, dlaczego wyglądasz inaczej niż zwykle? To długa historia. Ale zgadza się. Otóż jestem ratatoskiem. A ten, którego zdążyliście już poznać, to zaledwie jedno z moich wcieleń. I w dodatku wyjątkowo paskudne. Różnimy się tak bardzo, że to w zasadzie już zupełnie inna wiewiórka. A propos... Zgryźliwku, może wyjdziesz i się przywitasz? Spierdalaj, nie mam czasu! Można się było tego po nim spodziewać. Tak czy siak... Skoro już wyczyściłem całą żywicę, chcesz odzyskać nasiono? To nasiono? Tak jest. Konkretniej nasiono Yggdrasilu. Odkąd krasnoludy zastosowały swoją małą sztuczkę, żeby dostać się do nowych światów z mojego drzewa, trzeba mieć nasiono. Twojego drzewa? Owszem, mojego. Chodźcie, pokażę wam. Zobaczymy, co on tutaj pokaże ciekawego. A, to dlatego pan Brock potrzebował nasiona Alfheimu. Domyślam się, że macie bardzo ważne sprawy. Może podczas podróży opowiesz mi o waszej poprzedniej wizycie w krainie elfów. Jasne. Alfheim to pierwszy świat, który odwiedziliśmy dzięki twojej świątyni. Freya chciała iść z nami, ale Odin rzucił na nią klątwę. Nie może opuścić Midgardu. To straszne. Potem walczyliśmy z zastępami ciemnych elfów, żeby dotrzeć do światła. Włączyliście się w wojnę elfów? Nie z wyboru. Chcieliśmy napełnić Bifrost. To one zaatakowały. Ciemne elfy pokryły wszystko materią gniazd. Kiedy się jej pozbyliśmy, wróciły elfy światła. Zrobiło się jakby lepiej. To prawda. Alfheim. Szmat czasu. Nie jestem pewien, gdzie jest świątynia, ale to w niej znajdziemy ołtarz Groll. Strzaskana historia. Ano, coś takiego niełatwo naprawić. Widzę, że elfy nie przestały walczyć. Nie,
Walfheimie niewiele się poprawiło. O, tu mamy jakąś skrzynię fajną. Ale tam z dołu to raczej nie ma dostępu. Musimy zejść niżej. O, Fimbulwinter nie oszczędza Alfheimu. Nieprawda. Burze nawiedzały pustynię Alfheimu na długo przed Fimbulwinter. Żywa pustynia. Chwilę. Słyszę tam coś. Coś dużego. Chyba cierpi. Co słyszysz? Wydaje mi się, że to jakieś zwierzę. Ale co przetrwałoby taką burzę? Pod pustynią biegnie sieć jaskiń. Próżno tam szukać wygodnego schronienia, ale ciemne elfy radzą sobie jak mogą. Dobra, jedną literkę mamy. Druga jest. A tu jeszcze jedna musi być. Tu jest wejście. Jeszcze na górze musi być. Może z góry da się rozpalić to palenisko. Dobra, spróbujmy z drugiej strony. Tam. Świątynia światła. Ołtarz Groły jest na szczycie. Prosto. Wszystko w porządku? Tak, przyjacielu. Otwieramy skrzynię Norn. Zaraz przyjdziemy. Ojciec lubi skarby. A, rozumiem. Mamy następne jabłuszko. Siła nam się zwiększyła. Nie. Ważniejszy był dla niego los jego własnej krainy. Chwilę. Brat Frey? Choć uleczony. Widzę przed nami barykadę. Co to za lśniące skały? Kamień zmierzchu. Rzadki materiał, który formuje się długie tysiąclecia. Przepiękny, prawda? Zdarza się, że światło Alfheimu krystalizuje się na skale i zaczyna na niej rosnąć jak mech na drzewie. Najprawdziwszy cud dziewięciu światów. Wiedziałem, że to tak działa. W ogrodzeniu jest dziura. O,
Bardzo sprytnie. O, w ten sposób można to zbierać. Ojcze, z prawej! Wybuchnie! Mam jakieś wybuchające. No dobrze, my tu musimy gdzieś do góry iść. Tego nie zbieramy. Idziemy tędy. Brat Frey, co ma z tym wspólnego? Dawno temu Freyr z Vanów wybrał się do Alfheimu i zobaczył, że tę niegdyś piękną krainę spustoszyła wojna. Postanowił użyć swych boskich mocy, by zaprowadzić między elfami delikatny pokój. Warto dodać, że gdy opuścił Alfheim, wszystko się posypało. Miałem wspomnieć. Słyszycie? O nie. Wystarczy, proszę. Nie musicie tego robić. Nie chcemy was krzywdzić. Nie mamy wyboru. Alfa! To my uwolniliśmy światło. Czemu z nami walczycie? Pomogliśmy wam! Atreusie, skup się! Nie znoszę Alfheimu! Bomba? Wielkie nieszczęście. Broniliśmy się. W środku sytuacja się powtórzy. Naprawdę nie ma innej drogi. A widzisz, żeby dawali nam wybór? Mówisz jak twój ojciec. Pewnie jestem naiwny. Nie, po prostu jesteś optymistą. Dar od elfów dla Freyra. Musiał go tu zostawić, gdy wracał w pośpiechu do Vanaheimu. Co to jest? Amulet odpędzający koszmary. Pewnie dręczyły Freyra. Znając elfy, pewnie znajdziemy ich jeszcze kilka. Na razie lepiej idźmy dalej, bracie. Nie mamy do tego właściwych narzędzi. A, to nic nie zrobimy. Szkoda. Jaka wysoka. Poprzednim razem weszliśmy górą. Nawet nie wiedziałem, że to wszystko tu jest. To starsza brama. Miała zachęcać elfy do współpracy, ale chyba od dłuższego czasu jest zamknięta. Ja pierwszy. Atreusie, daj mi znać, jak będę w połowie. A teraz co właściwie się dzieje? Ta pieczęć symbolizuje równowagę Alfheimu, gdy był tu Freyr. Światło i ciemność harmonijnie się uzupełniają. Jak to wygląda, Atreusie? Dobrze, chyba. Ojcze, teraz ty. Nieszczęśliwie dla Alfheimu, Freyr nie mógł się pogodzić z decyzją siostry o poślubieniu Odyna. Wrócił do Vanaheimu i zostawił ten świat w rękach losu.
Miał swoje powody. Choćby to, że Asowie próbowali go spalić. Brama się nie otworzyła. Na pewno jest równo? Tak, ale w samym świecie nie ma już równowagi. Ojcze, pociągnij w drugą stronę. Tak, tak! A ty, tyże, pchaj do przodu. Dobra robota, Atreusie. Ruszamy? Skąd w świątyni światła posąg ciemnego elfa? Tak właśnie wyglądały przed podziałem. Podziałem? Tak. Elfy nie zawsze dzieliły się na elfy światła i ciemne. Ten posąg przedstawia ich wygląd sprzed wojny, zanim odkryły potęgę światła. Kurde, jakie ładne to wszystko. O, nie możemy przejść. Twarde światło. Nic się nie zmieniło. Nad drzwiami kryształ światła. Kamień na krótko nasyca twój topór światłem. Przydatne. Co to za dźwięk? Nie zamierzam ci psuć niespodzianki. Na pewno będzie ciekawa. To światło! Au. Jezioro Dusz nigdy nie było tak niestabilne. Ano, Fimbulwinter, pamiętasz? No tak, destabilizuje światło. Czyli dno Studni Światła to Jezioro Dusz. Tak. Po stworzeniu dziewięciu światów w jego wodach zaczęły się gromadzić dusze zmarłych. Kiedy elfy w końcu odkryły potencjał jeziora, wzniosły wokół niego świątynię, by wykorzystać tę energię. Wiele z nich uzależniło się. I tak narodziły się elfy światła. Co innego trzeba kombinować. Ale na pewno coś z tym, bo jest jeden tylko. Świetnie. Chociaż elfy światła pewnie nie będą zadowolone. O nich mowa? Spróbuję z nimi porozmawiać. Może... Pozwólmy naszym chłopcom działać, bracie. Bomba światłości! Go!
co? Z tyłu! Kolejny elf światła! Z lewej! Kurde, dostaliśmy. Ratuj. Za tobą, uwaga! Aż mną zatrzęsło! Jeden wróg! Biedne dusze. Było blisko. Te świetne mosty, po których przyszły elfy, po prostu zniknęły. Mam pomysł, jak się przedostać. Na szczęście to, że wyrzekł się przemocy, nie znaczy, że nie może dewastować otoczenia. Tędy! Ołtarz czeka. Zupełnie inaczej zapamiętałem tę świątynię. Była cała zniszczona i przemieniona w gniazdo. Te elfy korzystają ze światła, by wzmacniać świątynię. Siebie też z tego. Zdecydowanie wyglądają groźniej niż poprzednio. To byli tylko zwykli piechurzy. Im dalej w las, tym będą groźniejsi. Świetnie. Te elfy używają światła do budowania drzwi i wzmacniania się. A co chcą z nim robić ciemne elfy? Chcą, żeby wróciło do źródła. Naturalne zasoby Alfheimu są dla nich święte, a światło jest najcenniejsze. Ano, sukces elfów światła drogo kosztował ten świat. Po wzniesieniu tej świątyni tętniąca życiem pustynia Alfheimu zmieniła się w nękane burzami pustkowie. Widzę kolejny kamień zmierzchu. Innym kątem. Co się stało z Kwazirem? Widzowie go dopadli. No, jeden z widzów. O, por. Trzeba trafić w kamień z jednej strony. Kolejne elfy światła. Zostawcie to mnie. Może to nie najlepszy pomysł. Witajcie, przyjaciele! Nie mamy złych zamiarów! Tyże! Wracaj! Jalpa! Nie mamy złych zamiarów! Tyże! Wracaj! Jelpa!
leci do ciebie kula światła! Dostał. Witajcie, przyjaciele. Nie mamy złych zamiarów. Syrze! Wracaj! Sielba! Gelfa! Spójrz w prawo! Rozumiem już, czemu ciągle walczą. Ciemne elfy chcą, żeby dusze w świetle miały spokój, a elfy światła chcą z nich korzystać. Do tego to się sprowadza. Tylko które mają rację? To nie takie proste. I nie nam to oceniać. To sprawa między elfami. Mówiłem dokładnie tak samo poprzednim razem. Wiem. I to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli się podobało, łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i zapraszam do oglądania następnych przygód. Trzymajcie się ciepło. Cześć.